zastawiali pułapkę na kongresmena. Moja firma nie prowadziła inwigilacji żadnego z członków kongresu. Ale jeden z dokumentów wskazywał, że było inaczej. Zgodnie z notatką z 22 maja, zarówno w koncernie Aliesa, jak i w firmie Wattenfat, poważnie rozważano poszerzenie zakresu inwigilacji na członka kongresu. Którego? Gdyby do tego doszło, byłby to Gardner. Notatka Richeya to były wskazówki, jak dopaść kongresmena. Mecenas Richey postrzegał przed niebezpieczeństwami i zobaczył, jak ich uniknąć. To był dla nas szok.